Zaproszenie do zajmowania miejsc jest jak najbardziej poważną propozycją. Tych z Państwa, którzy jeszcze do nas nie dołączyli, bardzo zapraszamy na salę, dlatego że to bardzo ważny moment. Przed nami panel na zakończenie tego dwudniowego wydarzenia, jakim jest Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej. Zapraszamy, dlatego że to ostatnie kończące wydarzenie, to panel dotyczący tematu, który wielokrotnie się już przewijał w ciągu tych dwóch dni w różnych konfiguracjach, w różnych tematach pojawiała się kwestia roli przywództwa lokalnego. Czym ono ma być? Kto kreuje lidera różnych procesów, które na koniec wytwarzają wspólnotę. Rola przywództwa lokalnego między demokracją przedstawicielską, menedżerską, a bezpośrednią to panel z udziałem liderów samorządowych. Poprowadzi ten panel, moderatorem będzie pan Cezary Trutkowski, prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, a uczestniczyć w panelu będą. I zapraszamy od razu na scenę. Pan Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Marzena Domaracka, burmistrzyni Trzebiatowa. Marta Majewska, burmistrzyni Chrubieszowa. Szymon Stapiński, burmistrz Brzozowa. I pan Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. Po panelu przewidywana jest, jak zwykle, dyskusja. Szykujcie Państwo pytania. Dzień dobry Państwu po raz kolejny. Rozumiem, że uczestnicy jeszcze się schodzą. Dla naszych gości tylko tak kilka informacji wprowadzenia. W kongresie uczestniczy w sumie ponad 600 osób. Rozumiem, że część osób jeszcze nie dotarła albo jakieś przeszkody nastąpiły, za chwilę pewnie do nas dotrą. I mamy rozmawiać o roli przywództwa lokalnego. I to jest panel kończący i podsumowujący nasz kongres, na którym, no trzeba to powiedzieć, padło trochę gorzkich słów pod adresem samorządu terytorialnego. A takim motywem, który się pojawiał kilkakrotnie, i właśnie ja powiedziałem przed chwilą, że pod adresem samorządu terytorialnego, a motywem, który pojawiał się kilkakrotnie, jest taki motyw, że mówimy o samorządzie terytorialnym, podczas gdy samorząd terytorialny to jesteśmy my wszyscy, tak? I teraz jak padają gorzkie słowa niestety pod adresem samorządu, to padają gorzkie słowa pod adresem administracji lokalnej i przywódców samorządowych. Więc może od tego zacznijmy. Ja bym chciał poznać Państwa opinię, Państwa zdanie na temat tego, co te 35 lat nam przyniosło. Jakie są pozytywy tej działalności samorządu terytorialnego. Tak. Ale też jakie dostrzegacie Państwo problemy związane z samorządnością terytorialną. Może zacznijmy od osoby, która siedzi w środku, czyli od pani burmistrz Majewskiej, burmistrz Chrubieszowa. Bardzo proszę. Raz jest. Przede wszystkim witam Państwa bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Niepokojąco to zabrzmiało, aczkolwiek... No podsumowanie. Oczywiście, mam tego świadomość. Nie mogłam uczestniczyć we wcześniejszych spotkaniach. Myślę, że było to w jakiś sposób argumentowane. Mogę się tylko domyślać, z jakich przestrzeni jakie są powody jakby podejścia takiego, bo faktycznie trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Nie wszędzie jest tak i my też mamy tego świadomość jako samorządowcy. Tutaj jesteśmy zgromadzeni w różnych gremiach, różnego rodzaju stowarzyszeniach, związkach, więc mamy okazję rozmawiać i spotykać się wspólnie z samorządowcami i mniejszych, i większych miejscowości w tym zakresie. Więc mamy też wiedzę, że jest różnie i nie będziemy mówić Pani o tym, że jest idealnie. Wejdę w słowo i powiem, że ta świadomość chyba na sali jest. To znaczy myśmy mówili wielokrotnie, że mamy 2477 gmin i to są różne sytuacje. Natomiast
No, na sali są przedstawiciele nie tylko organizacji pozarządowych, ale też ludzi, którzy na co dzień współpracują z organizacjami ze strony jednostek samorządowych. No i właśnie było wiele rzeczy takich, które mówią o dobrych praktykach, ale też wiele rzeczy, no nie powiem żali, ale takiego gorzkiego jakiegoś odbioru. Tak, potwierdzam to, że mam tego świadomość, że taki odbiór może być. To jest naprawdę uzależnione od samorządowca. I od tego, to uznaję jako sytuację wyjściową. Jaką osobą jest osoba zarządzająca miastem, jako też i menadżer jakby w pewnym... Dzisiaj zupełnie administracja samorządowa wygląda zupełnie inaczej niż 20 czy 35 lat temu, to co trzeba jasno powiedzieć. A co za tym idzie, każdy dobrze zarządzający swoją przestrzenią miejską, w tym całym zasobem ludzkim, w szerokim tego słowa znaczeniu, ma świadomość tego, że bez współpracy, bez konsultacji, bez włączenia mieszkańców, również skupionych w organizacjach pozarządowych, daleko nie zajdzie. I to jest, tak powiem wprost i najbardziej kolokwialnie mogłoby to zabrzmieć. Każdemu z nas powinno zależeć na tym, żeby włączać organizacje pozarządowe do tego, aby działały, zmieniały przestrzeń w ramach swojej działalności, w której operują, w której są tak naprawdę osobami pierwszego kontaktu z mieszkańcami. Więc jeżeli dana organizacja pozarządowa działa, chce i ma otwartą przestrzeń ze strony samorządu, czy konkretnie zarządzającego samorządem, to tylko i wyłącznie w dobrych kategoriach i plusach i wszelkich możliwych walorach dla mieszkańców to wygląda. Więc dobrze zarządzający samorządowiec, niezależnie od wielkości miasta, jest zawsze partnerem dla organizacji pozarządowych. Nie zawsze bywa to łatwe, to też sobie trzeba jasno powiedzieć. No, mamy jakby pewne przywary jakby wynikające z tego, że chcemy jako wodarze wiedzieć wszystko, jak co wygląda, gdzie, co w trawie piszczy, w jaki sposób pewne przestrzenie są zorganizowane, być może stąd taki odbiór. Nie chciałabym wchodzić w jakieś szczegóły w tym zakresie, ale myślę, że dobrze zarządzający swoim samorządem będzie widział tylko we współpracy same walory. Zmieniła się totalnie otwartość. Myślę, że jednak w większości samorządowców, tych świadomych, otwartość na procesy tej demokracji, która się zmieniała w tych ostatnich 35 latach, jest taka, że mamy świadomość tego, że ta współpraca jest nieodzownym elementem prawidłowo funkcjonującego gminy, miasta, niezależnie od jej wielkości. No tak, ale mówi pani o tym, że to zależy od lidera. Tymczasem to, co słyszeliśmy na przykład w panelu dzisiaj rano, padło zdanie, które spotkało się z aplauzem sali, że samorząd bywa przerażony aktywnością mieszkańców. Pani burmistrz Marzena Domaracka, burmistrz Szemiatowa. Witam Państwa bardzo serdecznie. Miałam okazję dziś praktycznie od samego rana uczestniczyć we wszystkich, znaczy w wybranych przez siebie panelach. I to, co usłyszałam i to, co jest dla mnie no, takim naturalnym stanem, to właśnie ciągle ta opozycja mieszkańcy kontra samorząd. Ja akurat pochodzę z takich ruchów NGO-sowskich. Przez wiele, wiele lat działałam w rozmaitych organizacjach i miałam okazję tę rzeczywistość smakować i widzieć ten opór samorządu po tej drugiej stronie barykady. Dzisiaj też jestem nadal członkiem stowarzyszenia i często bywa tak, że jak grabię albo robię jakąś tam akcję społeczną, to mieszkańcy są zdziwieni. Do tej pory chyba mieliśmy taki rodzaj tej demokracji reprezentatywnej. Mamy wybranego lidera i to w jego rękach spoczywa całe zarządzenie i ten lider wielokrotnie był oporny na to, co przynoszą mieszkańcy, przerażony, przestraszony. Ja znam takich samorządowców z uwagi na swoją pracę i aktywność zawodową sprzed bycia samorządowcem, kiedy mało, że włodarze nie spotykali się z mieszkańcami w ramach tych swoich codziennych obowiązków, to każda propozycja stowarzyszenia spotykała się od razu z... To był efekt mrożący. Co oni znowu wymyślili? Co oni znowu chcą? Najchętniej jeden czy drugi włodarz dokonywałby pewnego rodzaju pacyfikacji.
organizacji. Więc myślę, że zmienia się sposób zarządzania gminą i bardzo wielu, zgadzam się z panią burmistrz, samorządowców, jednak czuję, że tak naprawdę NGOsy to są takie ich aktywne ramienia, ramię zbrojne. Bez nich nie da się realizować rozmaitych polityk gminy. Tak naprawdę NGOs wyręcza samorząd w działaniach, w których samorząd nie byłby w pojedynkę skuteczny. Ja pochodzę z takiego miasteczka, w którym to NGOs przez wiele lat pokazywał poprzednim włodarzom, że można małym naprawdę efektem uzyskać wielkie rzeczy. Miasta, w którym zebrano 40 tysięcy na zrobienie pierwszego muralu. Dziś jest ogromny projekt, 6 murali zdobi, czyli gmina Trzebiatów, gmina, która ma dwie miejscowości nadmorskie, bardzo piękne, historyczne miasto w lądzie. Parę lat temu mówiono, to się nie uda. To się na pewno nie uda, ludzie nigdy nie zorganizują się i nie zbiorą pieniędzy na coś, co nie jest na przykład zbiórką zdrowotną, nie ratuje życia. Okazało się, że mieszkańcy czekali tylko na tą iskrę, na ten zapalnik, który pojawił się w postaci lidera właśnie takiego stowarzyszenia, w którym ja też jakby pracowałam. I dalej to wszystko popłynęło, ale przez lata też widziałam, jak bardzo duży był opór włodarza, który nie chciał skorzystać z tego dobrodziejstwa, jaki przynosił NGOs. To tak. Panie burmistrzu, jeszcze do pana burmistrza, zanim panów prezydentów zostawię na koniec. Panie burmistrzu, do pana Szymona Stapińskiego, burmistrza Brzozowa się tu zwracam. Też słyszeliśmy w trakcie spotkań, że sytuacja bywa gorsza w mniejszych miejscowościach. Czy pan się z tym, ze względu na świadomość obywateli, w różnych ośrodkach, czy pan się z tym zgadza? Jak pan odbiera to, co samorządowi udało się przez te 35 lat osiągnąć i w kontekście właśnie tych relacji z sektorem społecznym? Witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, my Polacy i Polki jesteśmy do siebie bardzo krytyczni i myślę, że od tego trzeba zacząć. Popatrzmy, jak ten samorząd się zmienił na przestrzeni tych 30 kilku lat, bo przeskok jest naprawdę niewyobrażalny. I chyba to ten samorząd jest takim najlepszym przykładem, czy to poszło w dobrym kierunku. No właśnie, panie burmistrzu, wejdę słowo, bo mówi pan, jak ten samorząd się zmienił na przestrzeni tych lat. I moje pytanie jest, czy samorząd się zmienił, czy też zmieniła się nasze otoczenie? Bo to, że samorząd zmienił otoczenie, to jest oczywiste. Natomiast co się zmieniło w tym samorządzie? Ale wszystko się zmieniło w samorządzie i wszystko poszło na plus, albo przynajmniej większość poszło na plus i trzeba to docenić, bo myślę, że jak sobie przypomnimy, jak te nasze miasta polskie i miasteczka wyglądały 30 lat temu, to naprawdę zrobiliśmy kawał dobrej roboty. I nie dlatego, że mówię tutaj o tych ostatnich latach, bo przecież ja 35 lat temu to miałem 1,5 roku, więc tak trzeba popatrzeć na to i może zamiast też cały czas gdzieś słyszymy te narzekania, ale też doceńmy to, że jednak mimo wszystko tą pracę, tutaj jest pan prezydent Białegostoku, trochę dużo bardziej doświadczony i jednak ta praca tych samorządowców na przestrzeni tych lat naprawdę jest zauważalna i to jest niepodważalne. Natomiast, szanowni państwo, co do kwestii związanych z organizacjami pozarządowymi, z konsultacjami z mieszkańcami, to musimy zrozumieć jedną rzecz, jak działa samorząd. Bo samorząd to nie jest tu i teraz. Samorząd pewne rzeczy musi planować, samorząd pewne rzeczy musi sobie przegłosować przez rady miejskie, wiejskie. Są ramy budżetowe i często tego nie rozumiemy, bo przychodzimy do tego samorządowca i mówimy, panie burmistrzu, panie wójcie, panie prezydencie, tu i teraz. Potrzeba już. U nas nie ma już, my musimy zaplanować. Każdy, żeby przeprowadzić jakąś dobrą inwestycję, ona musi być dobrze zaplanowana. I podobnie jest ze współpracą z NGOsem, tak? Czy nawet z mieszkańcami. Jeżeli to jest dobrze zrobione, jeżeli mamy tak zwanych kierowników danych procesów, nawet w tym NGOsie, czy nawet z tymi mieszkańcami przy konsultacjach, to możemy zrobić naprawdę bardzo dużo dobrego. Samorząd zawsze współpracował, ja nie wiem, który wójt, burmistrz czy prezydent nie chce współpracować ze swoimi mieszkańcami. To powinien być jak najszybciej wymieniony.
jeżeli jest taka sytuacja. I myślę, że to się dzieje, bo 40% samorządowców zostało wymienionych. Więc gdzieś tam coś jednak mimo wszystko nie wyszło. Może tych konsultacji zabrakło, może te inwestycje wielkie nietrafione. I może tutaj to widać też. Natomiast są samorządowcy, którzy co kadencje są dalej, widać, że ten kontakt jest okej. Tylko ad vocem powiem, że z cyframi zawsze trzeba uważać, tak? Jeśli mówimy, a słyszę często ten argument, że 40% samorządowców zostało wymienionych, to trzeba pamiętać, że 6% w tych 40 to byli samorządowcy, którzy byli jeszcze naczelnikami gmin, więc myślę, że nadszedł nad nich czas i ich emerytury. Pewnie część nie kandydowała, a część faktycznie w wyniku wyborów... Ale tak ad vocem dosłownie, ale to powinni zrobić mieszkańcy każdorazowo. Tak, tak. Tutaj pełna zgoda. Panie prezydencie, do pana prezydenta Truskolaskiego teraz mam pytanie. Generalnie jak słucham czasem liderów samorządowych, oni lubią przywoływać właśnie cyferki też i mówią, no w badaniach CBOS-u 60-70% popiera samorząd, uważa, że samorząd dobrze wykonuje swoje zadania. A dzisiaj rano w trakcie jednego z paneli omawialiśmy wyniki badań, które przeprowadziła Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i z tych wyników badań wychodzi dosyć paradoksalny wniosek. Otóż owszem, bardzo dużo ludzi jest zadowolonych z otoczenia i z miejsca, w którym mieszkają i to jest niewątpliwy sukces samorządu, ale też bardzo dużo ludzi ocenia demokrację na poziomie lokalnym słabo, tak? Czyli nie widzimy tego połączenia pomiędzy oceną zasług modernizacyjnych samorządu, a oceną demokracji lokalnej. Czy to nie powinno być taką informacją niepokojącą dla systemu samorządowego? Bo wiemy, że wszystko zależy od jednostek, tak jak tutaj było mówione. Natomiast w kontekście systemu może to jest wniosek i konstatacja niepokojąca. Tak, demokracja to są rządy większości. Nikt nie oczekuje 100% poparcia, no bo wtedy pewnie tak to wygląda w państwach reżimowych, a nie w demokratycznych. Ja jestem prezydentem 17 lat, 10 miesięcy i 6 dni. Jak pomnożymy to przez 2, to jest więcej niż połowa, niż trwa samorząd terytorialny, prawda? Że 35 lat, no to 7, prawie 18, to daje prawie 36. Czyli połowę tego czasu, kiedy jest samorząd, no sprawuje funkcję wykonawczą. No i przede wszystkim wybory. No były co 4 lata, teraz prawie 6 lat, to długo nie było wyborów, może dlatego tak trochę było to zachwianie tej demokracji, bo prawie 5,5 roku nie było wyborów. Ale za każdym razem trzeba się poddać ogromnej weryfikacji mieszkańców. I ja te wybory wygrywałem 5-krotnie. Nie było oczywiście, nie były to spacerki, to nie ulega wątpliwości. Kampania wyborcza ma swoje prawa. Ja 18 lat temu nie rozumiałem, bo byłem nazywany przez dziennikarzy bliżej nieznany doktor ekonomii, jak startowałem po raz pierwszy. I z uczelni się wywodzę i nadal na uczelni pracuję. Tam są zupełnie inne. No tam to nie ma dopiero demokracji. O. Tam można powiedzieć ani partycypacji żadnej. Tam pan profesor przychodzi i zawsze ma rację i nikt nie podskoczy. A jak idę jako prezydent do mieszkańców, czy rozmawiam z dziennikarzami, to tak naprawdę już nie... Ja przez wiele lat, dlaczego zostałem prezydentem? Pewnie dlatego, że przez 10 lat występowałem w lokalnych mediach jako ekspert. Jak zostałem prezydentem, przestałem być ekspertem. Na niczym już się nie znam zupełnie i można krytykować. Więc z jednej strony oczywiście mieszkańcy mają prawo do tej krytyki, z drugiej strony czasami ona jest też nieuzasadniona. I właśnie jak jest uzasadniona, to wtedy wymieniają. Ja powiem przykład z tych wyborów. Nie powiem oczywiście miasta, no bo to bez sensu by było, ale też z takim samym stażem jak ja, burmistrz, nie prezydent, a burmistrz, przegrał wybory.
przegrał wybory. No i tak dlaczego? No nie wiadomo, wiele zrobione naprawdę, naprawdę. I szkoły, i to pobudowane, i wszystko pobudowane. I on przegrał. I byłem tam u niego już jak po tych jego przegranych wyborach i moi kierowcy, mój kierowca i jego kierowca rozmawiali. I jego kierowca powiedział tak, bo on do ludzi nie wychodził. Taką diagnozę postawił. Robił, ale nie wychodził do ludzi. Nie był znany. Dlatego ja zaraz po wyborach, proszę Państwa, żeby pokazać taką otwartość, zrobiłem 10 otwartych spotkań z mieszkańcami. W maju tego roku. Wybory były w kwietniu, a w maju. I zrobiliśmy tak zwaną mapę potrzeb. Wpłynęło aż prawie 1400 różnego rodzaju propozycji i na tym buduje taką pewien element partycypacyjny. A wiecie, tak prawdę mówiąc, to, że ludzie krytykują, to jest oczywiste, bo ludzie mają różne zdania. W rodzinach się krytykują, a teraz w Polsce oczywiście to dobrze, że jest wolność słowa i że można krytykować, bo krytyka jest bardzo dobra. Krytykanstwo jest niedobre, a krytyka jest dobra. Polityka jest niedobra w samorządzie. To trzeba było skrytykować, bo te wybory były bardzo polityczne ostatnio, bardzo polityczne. I rady miast są bardzo polityczne. One są po prostu polityczne. Może w mniejszych miejscowościach to tak nie ma, a to jest po prostu polityka. A ja to mówię tak, gdzie jak się zaczyna polityka, to kończy się logika. Po prostu jest prykaz partyjny i tak trzeba głosować i nawet żeby robić cokolwiek, to i tak oni zagłosują, a ta demokracja się liczy. Ja w ciągu tych 18 lat miałem różne przypadki, raz przez 4 lata nie miałem większości. Większość miał klub PiS-u. No i powiem Państwu, że było ciekawie, było bardzo ciekawie. Oczywiście ani razu nie uzyskałem absolutorium, tak, mimo że budżet był wykonywany bardzo dobrze na poziomie dochody, na poziomie 98%, 99%, wydatki na poziomie 96-7%. I oni mówią, no ale 3% niewykonane na 2-miliardowym budżecie, wiecie ile to jest? No i to ile można było za to zrobić? I do tych 3% się można zawsze przyczepić. Także to trochę punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Oczywiście że lepiej jest mieć cudzysłowiu władzę absolutną i sobie tam rozporządzać, ale my jesteśmy bardzo, że tak powiem, przyzwyczajeni do tego, żeby i prasa krytykuje, tak, no bo dziennikarze najczęściej są krytyczni. Ja zawsze miałem gazetę lokalną, najbardziej poczytną, zawsze bardzo nastawioną krytycznie. Może nie krytykanstwo, ale krytycznie, tak, do moich poczynań. Jak coś jest nie tak, to jest jedynka na pierwszej stronie. Jak coś jest bardzo dobrego, to na czwartej stronie takim malutkim druczkiem coś tam napiszą. No i trzeba się przystosowywać oczywiście, trzeba się zmieniać. Tu nie ulega wątpliwości. Tak jak tutaj Państwo mówicie, zmieniły się sposoby, zmieniły się zasady, budżety obywatelskie weszły, tak? To bardzo, bardzo mocny, bardzo duży instrument takiej partycypacji. U nas po 90 tysięcy ludzi głosuje w budżetach obywatelskich na 300 tysięcy mieszkańców, no ale odrzucają dzieci, prawda? No to powiedzmy sobie ponad 50% zadaje sobie ten trud. Czyli mniej więcej tyle, ile udział w wyborach. Teraz można powiedzieć tak, no dobrze, my się czepiamy tam władz i tak dalej. No bo to jest ktoś wiadomy, imię i nazwisko. No ale teraz zapytajmy, ale dlaczego 50% ludzi nie chodzi na wybory? To jest dopiero pytanie. No, czy to jest taki wielki trud? Oczywiście wszyscy się litują. Oj, a jaki to wielki trud, prawda? I ludzie są zmęczeni. No czym zmęczeni? Że pójdziesz w niedzielę 200 metrów czy 500 metrów od swojego domu i krzyżyk postawisz na kartce? To jest wielkie zmęczenie? To jest problem. Oczywiście 15 października, mamy tuż przed 15 października, to był ewenement, 75% poszło na wybory, ale to nie były wybory lokalne. Już na wyborach lokalnych to po prostu spadło. I gdyby rzeczywiście była większa frekwencja, no to wyniki byłyby bardziej adekwatne. Ale to, że demokracja działa, to można na przykładzie Gdyni, tu już nie ma co nie mówić, 26 lat prezydent i nie wchodzi do drugiej tury, tak? Dlatego ja po wygranych wyborach, teraz w pierwszej turze wygrałem, powiedziałem, to jest moja ostatnia kadencja. Już nawet jak prawo się zmieni, bo tam coś, to
Po prostu chcę odejść na własnych warunkach, żeby po 22 czy 3 latach no takiej dosyć trudnej, ciężkiej służby. Ale jeszcze na koniec pół zdania. Kochani, to jak ja jestem teraz oceniany, że krytyka i tak dalej, wszyscy jesteśmy krytykowani, to jest normalne. Zobaczymy, co powiedzą po śmierci. I to będzie... To jest dosyć ostateczne rozstrzygnięcie. Wtedy to będzie miarodajne i obiektywne. Panie prezydencie, do pana prezydenta Chęcińskiego teraz się zwracam. Pani burmistrz Majewska, jak zaczęła odpowiadać na pytanie na samym początku, powiedziała, samorząd się zmienia od 35 lat, no od 20 lat się zmienia. Te 20 lat temu, no troszkę ponad, nastąpiła zasadnicza zmiana w ustroju samorządowym, bezpośrednie wybory wójta, burmistrza, prezydenta. Czy ta zmiana, w pana przekonaniu, jak patrzymy na historię samorządu, to jakby pan opisał jej konsekwencje? Co ona wniosła do systemu demokracji lokalnej? Bo o tym mówimy. Nie chcę mówić tylko o administracji, tylko właśnie o demokracji na poziomie lokalnym. Jak ona się sprawdza, pana zdaniem? Według mnie sprawdza się bardzo dobrze, a jak gdyby odpowiedzią na to pana redaktora pytanie jest to, co ja słyszę od osób, które uczestniczyły w sprawowaniu władzy przed tym okresem czasu i opowiadali, że gdy wchodzili na salę sesyjną, to nigdy nie wiedzieli, czy wyjdą w tej funkcji, której są, czy wyjdą w innej funkcji. A nie można sprawować rządów, nie można sprawować władzy, nie można być liderem, nie można realizować programu wyborczego, jeżeli nie wie się, kiedy ten okres sprawowania funkcji się zakończy, bo to jest po prostu niemożliwe wtedy do zrealizowania i często realizuje się rzeczy, które są potrzebne dla jakiejś grupy społecznej właśnie, małej grupy, wąskiej grupy społecznej, ale nie dla mieszkańców, bo dzisiaj, gdy mamy tą demokrację, bo ja w ogóle nie rozumiem słowa, że gdzieś demokracja się nie sprawdza. Ja nie wiem, o co chodzi. Nie musiałbym zobaczyć te pytanie, które było, bo ja nie wiem, na czym miałoby być coś złego z demokracją w państwie, w którym mimo wszystko ludzie decydują. Znaczy nie, to wyjaśnię tylko, że w badaniach wychodzi, że zadowolenie z miejsca zamieszkania, czyli z efektów pracy samorządu między innymi, nie ma związku z ocenami demokracji w mieście, gminie. Tak? Znaczy ktoś może być bardzo zadowolony z tego, jak działa samorząd, a jednocześnie być niezadowolony z tego, jak funkcjonuje demokracja na poziomie lokalnym. Dodam tylko, że zgodnie z tymi badaniami, a to były badania przeprowadzone przez nas na bardzo dużej próbie, 2000 próbie Polek i Polaków, wychodzi, że z funkcjonowania demokracji na poziomie lokalnym zadowolonych jest tylko 44% respondentów. Ja powiem inaczej, bo dla mnie to jest, przepraszam za słowo, bo nie chcę nikogo obrazić, kto robił te badania, ale dla mnie wynik jest nielogiczny. Bo jeżeli ktoś mówi, że jeżeli w moim mieście wszystko się dobrze dzieje, jestem zadowolony z tego, co się w tym mieście dzieje, jak są realizowane inwestycje i to, co się wokół zmienia, a potem mówi, że demokracja nie działa, no to coś jest nie tak. Ja myślę, że to jest kolejny element tego, że w Polsce demokracja, sytuacja i wiele elementów związanych z życiem samorządowym jest jak gdyby odbierany poprzez media ogólnokrajowe i to, co się w Polsce dzieje, a nie w danym samorządzie i w tym miejscu, w którym mieszkamy. Bo tak jak mówię, no trudno jest powiedzieć, gdy idę na wybory, głosuję i jestem zadowolony z tego, co się dzieje, a potem no nie jestem w stanie powiedzieć, ale demokracja nie działa. Mam różne możliwości egzekwowania tego, co chcę w swoim mieście, poprzez organizacje pozarządowe, poprzez w ogóle swoją indywidualną działalność. Mamy przecież budżety obywatelskie, które mieszkańcy mogą zgłaszać i one są realizowane. Mogą poprzez organizacje pozarządowe różne pomysły realizować w swoim mieście, nie wiem, od koncertów, poprzez pomoc społeczną i tak dalej, i tak dalej. Także no, trudno mi odnieść się do tego, o czym było mówione wcześniej. Ja twierdzę, że akurat w samorządzie demokracja ma się bardzo dobrze i bardzo dobrze działa, oprócz tego, o czym mówił pan prezydent Tuskulaski. Dlaczego ludzie z tej demokracji nie chcą raz na tym, już razem na 5 lat, dlaczego z tej demokracji korzystać nie chcą? I podejrzewam, że to ci, którzy nie korzystają z tej demokracji, mówią, że ona jest zła. No na to pytanie w pewnym sensie odpowiedział wczoraj prezydent Lech Wałęsa, który był gościem kongresu i powiedział, no dlatego, że ludzie nie rozumieją demokracji i też nie rozumieją tego, czym jest demokracja na poziomie
lokalnym. Dlatego też znacznie poniżej połowy respondentów w badaniach wskazuje, że ma wpływ na sprawy swojego miasta czy też gminy. Ale wydaje mi się, że demokracja to akurat regułka. Demokracja jest najłatwiejszą regułką, jaką w życiu poznałem poprzez swoją edukację, bo to jest w samej nazwie demos kratos, władza z ludu. Idę na wybory, wybieram, potem o tym decyduję, co się w moim mieście dzieje. No nie ma łatwiejszej realizacji i nie wiem, czego ktoś może nie zrozumieć. Może jest jakiś problem w edukacji w naszych szkołach, żeby nauczyć korzystania właśnie z tego, co ta demokracja daje. Bo może tak jest, bo przecież mamy możliwości składania projektów poprzez mieszkańców i chyba, o ile dobrze pamiętam, nigdy coś takiego się nie wydarzyło, żeby taki projekt został złożony, zebrały podpisy i żeby było głosowanie. Także no różne, może nie potrafimy do końca z tego korzystać, ale to jest rola właśnie organizacji pozarządowych. To jest rola oczywiście samorządów, to co pan mówił, nas wszystkich, ale organizacje pozarządowe mają tą możliwość realizacji, nawet poprzez takie konferencje, realizacji edukacji, co poprzez tą władzę ludu rozumiemy i co ona może zrobić. Bo tak jak powiedziałem, ja mieszkam w mieście średnim, tak, 200, 190 tysięcy mieszkańców i ja chodzę do sklepu, spotykam się z mieszkańcami, nawet powiem szczerze, że nieraz moja rodzina ma nie mieszkańców, tylko mnie dość, bo jak jedna osoba się przełamie i podejdzie w sklepie i chce porozmawiać, to za chwilę przychodzi pięć kolejnych, jedna zrobi zdjęcie, druga porozmawiać, trzecia z jakimś problemem do rozwiązania i my jesteśmy no, tak naprawdę pod ręką naszych mieszkańców praktycznie cały czas. No, to są festyny w szkołach, są różnego rodzaju właśnie programy organizacji pozarządowych. Nawet wczoraj byłem na przekazywaniu kluczy dla naszych seniorów i kilkaset osób było na sali i z nimi się rozmawia. Także samorząd to jest coś najlepszego, co zostało stworzone. W Polsce według mnie funkcjonuje dobrze, choć zawsze wszystko trzeba poprawiać. Ja mówię o funkcjonowaniu samorządu, nie mówię o finansowaniu i innych sprawach, bo nie nad tym się teraz koncentrujemy. Można by się zastanowić nad rolą powiatu, bo może przyszedł czas, żeby się nad rolą powiatu zastanowić. Ale tak jak powiedziałem, zaskoczeniem największym dla mnie jest, tak jeszcze raz powtórzę to, co mówił pan prezydent Białegostoku, jest to, że na wybory prezydenckie jest największa frekwencja prezydenta Polski. Czyli tak naprawdę funkcji, która nie ma większego wpływu na nasze codzienne funkcjonowanie. Do parlamentu idzie 70 ostatnio procent, a na wybory samorządowe między 30 a 50 to już jest dobry wynik. Czyli na to, co najbardziej od państwa zależy i to, co działanie tych osób, na które mamy wpływ i widzimy ich te działania na co dzień, każdego dnia możemy zobaczyć, idzie najmniej ludzi. No to jest najbardziej zastanawiające i nad tym myślę, że socjologowie powinni się zastanawiać, o co w tym chodzi, że nie chcemy iść głosować. No kiedyś ktoś powiedział, że Polacy to są tacy, że nie chcą głosować na sąsiada ze swojego bloku i może to jest jakiś problem, że nie chcą, żeby sąsiad z bloku miał większy wpływ na to, co się dzieje na osiedlu niż kto inny i może gdzieś tu jest ten problem z tą frekwencją, ale tak jak powiedziałem, ja uważam, że wszystko z każdym rokiem musi ewoluować, musi się zmieniać, ale akurat samorząd w Polsce działa bardzo dobrze. Chciano go zepsuć i starano się go zepsuć przez ostatnie kilka lat. Jakoś to przetrwaliśmy i mam nadzieję, na razie powodów do optymizmu za dużo nie ma, ale pierwsze jakieś tam światełko może gdzieś tam się w tunelu pojawia, że ten samorząd dalej będzie funkcjonował i będzie jego rosła ranga, bo pamiętajmy o jednej rzeczy. Przecież jak się zepsuje, inaczej powiem, dzisiaj tak naprawdę jesteśmy do państwa dyspozycji 24 na godzinę poprzez różnego rodzaju, a co powiedziałem? 24 na godzinę. Oczywiście na dobę, to przesadziłem, że na godzinę, 24 godziny. Jesteśmy do państwa dyspozycji i powiem trochę nawet pół żartem, pół serio, ale mi zdarza się, że mieszkaniec Sosnowca, jeszcze raz podkreślam, 190-tysięcznego miasta, pisze do mnie, pytając się, o której przyjedzie autobus na jakiś przystanek. Bo dzisiaj naprawdę mieszkańcy wierzą i ufają swoim prezydentom, burmistrzom, wójtom bardzo mocno i przekładają wszelkie problemy właśnie na tą władzę, od niej oczekują rozwiązań, mimo że kilkadziesiąt procent spraw i problemów do rozwiązania nie dotyczy samorządów i samorządy tylko i wyłącznie mogą pomóc w kontakcie z jakąś organizacją, żeby ten problem rozwiązać. No tak, a jednocześnie mamy do czynienia z dosyć paradoksalnymi sytuacjami, o których zresztą sami mówicie. Znaczy ludzie
nie chodzą na wybory samorządowe. Oczywiście mówimy o połowie mniej więcej elektoratu. Jak pytamy ich, czy angażują się w sprawy lokalne, to większość się nie angażuje, generalnie rzecz biorąc. Owszem, głosują w budżecie partycypacyjnym, no bo to jest najprostsze, ale już nie biorą odpowiedzialności za różne rzeczy. I tutaj też padało w czasie kongresu, że być może to dlatego, że nikt ich tego nie nauczył. Znaczy, że ludzie nie wiedzą tak naprawdę. Ja wiem, że dla samorządowca to może się wydawać nieprawdopodobne, ale ludzie nie wiedzą, czym jest ten samorząd i nie wiedzą, czym się zajmuje i definiują samorząd jako, jak my to nazywamy, agencję rozwoju lokalnego. To znaczy instytucję, która ma dbać o właśnie inwestycje różnego rodzaju. Podkreślam, co jest naszym postulatem zresztą Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, żeby wpisać do ustaw ustrojowych zadanie własne samorządu, czego tam nie ma, pod tytułem rozwój społeczeństwa obywatelskiego i wzmacnianie partycypacji lokalnej. Pan prezydent Roskalaski się zgłaszał. Tak, bo zgłosiłem się dlatego, że no chciałem powiedzieć, że na przykładzie tych moich 10 spotkań z mieszkańcami, miasto liczy 300 tysięcy mieszkańców, a w tych spotkaniach uczestniczyło no może 700 osób. Czyli mniej więcej 50-70 na, były otwarte absolutnie w dogodnych godzinach, bo popołudniowych. Na jednym było około 200. A dlaczego? Dlatego, że miasto, czyli my tam, no zarząd mienia komunalnego, wypowiedział umowę dotyczącą takich ogródków, które oni mieli przy to teren miejski, ale od wielu lat ci mieszkańcy tamte ogródki użytkowali i akurat w tym momencie dostali jakieś wypowiedzenia. No i właśnie przyszli na to spotkanie. Załatwili temat, bo ja cofnąłem te wypowiedzenia i pewnie już drugi raz nie przyjdą, bo już ich to, bo to, co ich interesowało. Ale panie prezydencie, to co pan mówi w tej chwili, a można już zostało załatwione. Tak, to co pan mówi w tej chwili, to jest dokładnie konstatacja, która płynie z przeprowadzonych przez nas bardzo dużych badań, tyle także jakościowych, które wychodzi bardzo jasno. Ludzie się angażują wtedy, no tak, kiedy mają konkretną sprawę do załatwienia. Kiedy boli. Tak, i boli. A jak załatwią tę swoją sprawę, to życie publiczne przestaje ich interesować. No, to tak jak z moim zębem. Zadzwonili do mnie, żebym przyszedł do dentysty, to jak chyba 3 miesiące temu w ogóle telefonu nie odebrałem, bo nie miałem czasu nawet na odebranie telefonu, a teraz mam 2 razy pod rząd. Znaczy, ja chciałem powiedzieć, że... Bo zaczęło boleć. Bo myślę, że bardzo mocno musielibyśmy się też zastanowić nad tym, co teraz padło w tym pytaniu i o czym mówił też pan prezydent, czy to jest dobrze, czy źle. Bo jeżeli mieszkańcy nie przychodzą, a sami mówimy, że przychodzą jak boli ząb, to znaczy, że demokracja działa. Dla mnie. Działa dlaczego? Ponieważ wybrałem swojego lidera, wybrałem swoich radnych, realizują program wyborczy, z którym szli do wyborów, realizują inwestycje, na które głosowałem, więc wytłumaczcie mi państwo, po co miałbym tam iść. No ja przyszedłem z pracy o godzinie 16, chciałbym spotkać się z żoną, z dzieckiem, zjeść razem obiad czy kolację, obejrzeć telewizję, przytulić się, powiedzieć, żyję w fajnym mieście, nieraz ciężko jest to powiedzieć, jak się obejrzy wiadomości, w fajnym kraju i wstać kolejnego dnia, iść do pracy i tak realizować swoje życie i swoje cele prywatne, które sobie zaplanowałem. Jeżeli miasto, jeżeli kraj dobrze funkcjonuje, to mieszkańcy danej wspólnoty interesują się demokracją w momencie ogłoszenia wyborów kolejnych. Podsumowują swojego lidera za poprzednią kadencję, słuchają, co do zaproponowania mają ten lider bądź inni jego kontrkandydaci na następną kadencję i znów głosują. W dobrym, normalnym państwie, dobrej, normalnym samorządzie, gdzie wszystko jest realizowane tak, jak powinno, nigdy nie jest tak, jak powinno, żeby była jasność, bo przecież zawsze zdarzają się problemy, tak jak i w życiu prywatnym, tak i zawodowym, ale w takiej sytuacji demokracją powinniśmy się interesować w momentach, w których demokracja nas wzywa. Panie prezydencie, ale to jest dosyć odważny wniosek, że, no, że demokracja w Polsce dobrze działa. To jest, proszę? Mówię, że to jest bardzo odważny wniosek, powiedzenie, że demokracja w Polsce dobrze działa. A czy ktoś ma wniosek, że źle i niech powie, jak ją zmienić, co zrobić, bo fajnie, ja zawsze to mówię zresztą do osób, które gdzieś tam przychodzą do nas do urzędu, rozmawiają ze mną i mówią, trzeba by zrobić to i to. Ale ja wtedy mówię, to powiedz, jak to zrobić, bo to jest mocna strona propozycji czy organizacji pozarządowej, jak rozmawiamy, czy instytucji.
bo mówienie o tym, że źle działa demokracja, jest rzeczą szalenie prostą i na Facebooku, na Twitterze Państwo znajdziecie tych ekspertów, którzy mówią, że coś źle działa, bo rzadko ktoś, nie wiem, czy tylko w Polsce, czy w ogóle na świecie, w momencie dobrym mówi fajnie jest, dziękuję, dobrze zrobiliście. Najczęściej dlatego przychodzi 50 osób, no bo człowiek zadowolony siedzi w domu i nie ma potrzeby iść na takie spotkanie. Albo niewiele jest takich osób, które mają we krwi chęć pracy, dlatego może też jest problem z kandydatami na parlamentarzystów czy do rady, bo może tych kandydatów jest zbyt mało przez to, bo ludzie chcą żyć i realizować swoje prywatne cele. Ale no, jeżeli na mówimy, parlamentarzystów... I tylko kończąc. Jeżeli ktoś mówi, że demokracja działa źle, to niech da receptę, jak ją zmienić i może się uda ją zmienić. Tylko my tylko mówimy, że działa źle. Ale co zmienić, żeby było lepiej, to już jest dużo większy problem. I ja powiem szczerze, jako też nie tylko prezydent miasta, ale osoba zaangażowana w polityce, nie wiem, nie widzę żadnego pomysłu na to, co zmienić, żeby demokracja działała lepiej. Może jedno mandatowe okręgi wyborcze? Może. Ale czy to nie będzie większy chaos niż jest w dzisiejszej sytuacji? Nie wiem. Widzimy w innych państwach, że wcale jednookręgowe okręgi wyborcze tak dobrze nie działają. Panie prezydencie, będzie czas na pytania z sali. Z kandydatami na parlamentarzystów nie ma problemu, tak mi się wydaje. Natomiast w 3000 okręgów w wyborach do rad gmin był tylko jeden kandydat. Już nie mówię o wójtach, burmistrzach, prezydentach, gdzie był też wybory były bezalternatywne. Najpierw pani burmistrz Majewska, potem pani przekaże głos. Było takie ja tak właśnie, rozpoczęliśmy tę dyskusję od twierdzenia, czy też tezy, że tutaj, która padła, że problem jest faktycznie w samorządzie, po stronie najczęściej włodarzy. I koleżanka i koledzy mówili na przykładach, ja w swojej wypowiedzi pierwotnej ich nie użyłam, no to teraz po wysłuchaniu wszystkich Państwa to jeszcze dołożę swoje 5 groszy na konkretnym przykładzie swojego miasta i myślę, że wnioski też, które Państwo wyciągniecie, poniekąd potwierdzą to, co tutaj dzisiaj też wybrzmiało. W moim mieście od pierwszych wyborów wolnych samorządowych każdy kolejny burmistrz nie powtarzał kadencji. Co 4 lata miotła samorządowa demokratycznie zmiatała tutaj każdego z poszczególnych burmistrzów. Te wybory dopiero, tak nie chwaląc się, ale jednak troszkę, zaraz dam argumenty na to, jestem pierwszym burmistrzem, który powtórzył kadencję. Udało mi się to też zrobić oczywiście, w pierwszej turze, co poczytuję za sukces, ale już mówię, co za tym szło. Każdy z włodarzy poszczególnych miał oczywiście swoją wizję. Każdy miał jakiś pomysł na to, co chciał zrobić, bo nie można wątpić, że nie. Jednemu się udało w pewnym momencie, że był okres, kiedy projekty były pisane, trwało pozyskiwanie funduszy. Na kolejnego trafiało, że akurat realizował to, bądź po prostu przecinał wstęgi. My sami jako samorządowcy mamy taką manierę, że to, czym się chwalimy najbardziej w wyborach, i to myślę, że wszyscy, to przede wszystkim inwestycje. Bo w naszym przekonaniu to, co robimy dla naszych mieszkańców, od drogi, chodnik, przez największe akwaparki, baseny czy innego rodzaju rzeczy, takie twarde, infrastrukturalne, to jest nasze przeświadczenie, że mieszkańcy tego najbardziej potrzebują. I większość z nas, włodarzy, tak to robi. Jeden z burmistrzów, moich poprzedników, albo może inaczej, do pewnego momentu w moim mieście nie było żadnej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Nie było budżetu obywatelskiego, został wprowadzony, nie tylko sam budżet obywatelski, mimo tego, że jeszcze był to moment, kiedy ustawa nie nakazywała takim miejscowościom jak moje wprowadzać ten budżet. Budżet młodzieżowy, budżet zielony, mnóstwo takich tego typu, oprócz samego budżetu obywatelskiego sensu stricte działań w stosunku do mieszkańców. Efekt. Pierwszy rok minimalne zainteresowanie, pierwszy, drugi, może po kilka projektów, dosłownie 3-4 pomysły jako takie. Kolejny, z każdym coraz gorzej, z każdym rokiem. To jest jeden przykład. No akurat w ubiegłym roku coraz gorzej, dlatego będę stawiać też jakieś pytania dlaczego, tak? Bo ja nie mam odpowiedzi na to.
Ubiegły rok pokazał co innego na szczęście, bo 14 różnych projektów, więc już jakaś rywalizacja w zakresie realizacji tych projektów. Żadnych rad społecznych. Jako burmistrz powołałam, miałam na myśli właśnie rozbudowę współpracy z różnymi gremiami. Powołałam Radę Kobiet, była dyskusja i krytyka, po co to jest potrzebne. Towarzystwo Wzajemnej Adoracji dla pani burmistrz, wszystkie panie, które się tam znalazły, a zaznaczam, że były tam i panie, które... Stroniłam od tego, żeby były tam osoby stricte z samorządu, czyli pełniące jakieś funkcje takie administracyjne. Były tam również panie, które na co dzień były w domu. Chodziło mi o to, żeby właśnie były zaktywizowane, żeby pokazały tą swoje być może jakieś ukryte potrzeby, czy też były głosem właśnie tych kobiet. Kobiety przedsiębiorcze, różne przestrzenie reprezentujące. Rada Sportu, składająca się również przedstawicieli i nauczycieli, ale nie tylko, działających właśnie w klubach sportowych różnych dziedzin, właściwie wszystkich, które się w naszym mieście odbywają. Rada przedsiębiorców, różnych przedsiębiorców, różnych dziedzin działających i zmierzam do tego, że oczywiście na początku te rady działały bardzo dobrze. Początek był taki dość szumny i tak wiele tych inicjatyw, a później z każdym miesiącem też zauważałam to, że jednak pozostawała albo wąska grupa ludzi w tych konkretnych radach, albo i powolutku coraz mniej tych działalności było. Oczywiście trochę wpłynęła na to pandemia i ten okres, który tam mocno nablokował, ale dla chcącego i trudnego, kto chciał, to działał. Jednak tych inicjatyw było coraz mniej. I tutaj odniosę się jeszcze do tych zebrań osiedlowych. Pani burmistrz, bo musimy też pozwolić innym. Tak, jest pytanie. Coraz mniejsza frekwencja mimo wszystko. Czy faktycznie jest tak, że wiele rzeczy, które zostały zrobione, usatysfakcjonowało mieszkańców i nie biorą udziału w tych przedsięwzięciach? I jedno zdanie co do wyborów. W tych wyborach naprawdę, ja miałam swój komitet, niepartyjny komitet miejscowy. Naprawdę był problem z zaproszeniem, czy też z przyjęciem zaproszenia wielu osób, które w przestrzeniach działają na różnych frontach, do tego, żeby podjęły decyzję startu na radnego, do Rady Miasta, czy do Rady Powiatu. Wcale nie było to oczywiste, więc tutaj jednak z tą demokracją też... No, tutaj akurat w przypadku radnych to mamy do czynienia z różnymi czynnikami, które zniechęcają ludzi do kandydowania. Na przykład jawność oświadczeń majątkowych radnych, no, która jest... Każdy ma jakiś argument na to. Która w naszym przekonaniu jest kompletnie niepotrzebna, jest kontrproduktywna. Pani burmistrz Domaracka chciała. No ja właśnie dołożyłabym tą łyżkę dziegciu do tego naszego dobrego samopoczucia, no bo ten problem z radami, z kandydatami, zabetonowanie tych rad miejskich w różnej skali i małych miejscowości, i dużych aglomeracji, gdzie mieliśmy tak zwanych etatowych radnych z kadencji na kadencję, ponieważ nie było zainteresowania środowisk obywatelskich tym, żeby jednak brać sprawy w swoje ręce. Ja Państwu powiem, że było mi bardzo trudno namówić moich wieloletnich kolegów działających ze mną w różnych obszarach aktywności obywatelskiej na to, żeby zgodzili się być radnymi. Mimo, że reprezentowali, tak jak Państwo, różne środowiska organizacji pozarządowych, byli zaprawieni w boju, mieli jakiś fajny światopogląd, a jednocześnie nie interesowało ich wejście do rady i przejęcie tej odpowiedzialności. No długo jakby te moje starania trwały i te wizje, jak będzie, jak można zmieniać i że należy wymieniać te rady. Myślę, że Rada Miejska, z którą w tej chwili współpracujemy, co jest trochę fenomenem w zachodniopomorskim, ponieważ chyba jest jedną z niewielu, w której wymieniono ponad 90% składu, czyli na 15 ludzi został tylko jeden radny, który miał doświadczenie i był dwie kadencje, pani radna. Natomiast ja w tej chwili mam taką drużynę pierścienia, oczywiście nie mam większość, ale to nie wynika z tego, że wszyscy radni byli z komitetu, który nie był też partyjny. Natomiast powiem Państwu, że to jest fantastyczny moment, w którym można zbudować nową jakość samorządu. No tak, model idealny, w którym można wyedukować tego radnego, który już niesie ten kapitał, bo sprawdził się w tej działalności społecznej i wyedukować go jako świadomego radnego, który będzie w taki bardzo kompetentny i rzetelny sposób podejmował decyzje, no najważniejsze dla miasta. Bo do tej pory mieliśmy
do czynienia, zresztą to też Państwo obserwujecie ten mechanizm i w parlamencie, i na tych szczeblach samorządowych, no trochę z takimi radnymi, którzy no byli taką wierną drużyną głosującą bez zadawania pytań. Oczywiście to jest bardzo komfortowe dla włodarza mieć takich bezdyskusyjnych i bezrefleksyjnych radnych i fajnie by było, tylko potem... Ktoś jeszcze przykład... doda bezradnych radnych. Tak, a potem kończy się tak jak w gminie Rewal. Państwo słyszeliście o takiej nadmorskiej, przepięknej gminie, która stała na, skraju po prostu likwidacji, bo radni pozwolili jeszcze w czasach, kiedy było to możliwe formalnie, zadłużyć się burmistrzowi w parabanku, przepraszam, wójtowi, tak? I gdyby nie pomoc państwa, to tak naprawdę samorządu by nie było, no ten los podzieliły gmina Ostromice, więc to do końca nie jest tak, że fajnie i komfortowo mieć radnych, którzy są gotowi na wszystko, nie zadają pytań. To od nas zależy dzisiaj tu w trakcie dyskusji o planowaniu przestrzennym i udziału społeczności w tym planowaniu. Padło takie bardzo fajne zdanie, że my, to jest właśnie nasza nowa rola, że my powinniśmy budować nową kulturę polityczną i na nowo no, edukować. To nie jest łatwe oczywiście, no nie idziemy, bo przecież różne reprezentujemy samorządy, te malutkie, gdzie to jest łatwiejsze. Tak, mnie jest łatwiej dotrzeć do społeczności 15-tysięcznej, bo mogę wyjść do niej bezpośrednio. Panu prezydentowi trochę trudniej, ale mimo wszystko to robi. Natomiast to jest taka nasza rola. Poza tym, że musimy się uzbroić na kryzysy i być odporni, zbudować te środowiska, to również właśnie zbudować nową kulturę w tej przestrzeni samorządowej, politycznej, tak żeby ludzie nie patrzyli z obrzydzeniem na ten samorząd, żebyśmy nie byli w opozycji, bo ja dzisiaj tu słyszałam takie głosy w trakcie warsztatów, no bo tak, bo przecież ci włodarze to nie chcą tego czy tamtego. No z czego to wynika? Nie dlatego, że włodarze są tacy źli, czy mieszkańcy są zawsze roszczeniowi, tylko dlatego, że nie ma między nimi komunikacji. Oni nie dostali takiej wystarczającej porcji wiedzy, żeby zrozumieć, dlaczego taka decyzja jest konieczna i dlaczego musimy pójść w takim, a nie innym kierunku. Zasadą u nas na kongresie jest takie, że dajemy jeszcze głos na pytania z sali i za chwilę do tego przejdę. Ale pan prezydent Chęciński zapytał o receptę na naprawę demokracji, jeśli ona wymaga naprawy oczywiście. I Lech Wałęsa wczoraj takiej recepty udzielił. Dał nam 3 rady kongresowi, mówiąc na pierwszym miejscu, wskazując kadencyjność na każdym stanowisku publicznym. I chciałbym poznać Państwa zdanie na temat kadencyjności. Może od Pana Burmistrza zaczniemy. Szanowni Państwo, ja osobiście uważam, że jest to ograniczenie demokracji. I tutaj myślę, że powinniśmy to zostawić ludziom. Nie powinniśmy tutaj tworzyć jakichś dodatkowych obwarowań, dlaczego akurat to grono ma mieć kadencyjność, a to drugie grono ma nie mieć. Nie tylko to grono. Ja zapytam w ten sposób, no to dlaczego na przykład klasa polityczna nie ma kadencyjności, tak? Może przydałoby się tam trochę świeżej krwi. Może byśmy nie mieli wojny polsko-polskiej. Tak, panie burmistrzu, tylko nie mieszajmy dwóch rzeczy. Znaczy, oczywiście. Natomiast... Klasa polityczna, rozróżnijmy organy uchwałodawcze czy ustawodawcze, tak? Nie mówimy o tym, mówimy o organach wykonawczych. Ale... Organ wykonawczy w Polsce ma kadencyjność, tak? Prezydent kraju. Okej, w porządku, tylko ten prezydent jest tak naprawdę organem, który de facto nie podejmuje żadnych działań związanych, nie wiem, z rozwojem danej gminy. No ma oczywiście władzę uchwałodawczą, tak? Znaczy ustawodawczą, tak? Może wnieść jakiś projekt, tak? Swój, inicjatywy oczywiście, o tym chciałem powiedzieć. Natomiast, szanowni państwo, to jest głównie funkcja reprezentatywna. Nas rozlicza się za pewną pracę, którą wykonujemy. Tak samo pewnie polityków również rozliczamy za jakąś pracę, którą oni wykonują. Natomiast, szanowni państwo, to nie o to w tym chodzi. Jeżeli jest dobry prezydent, tak? No popatrzmy nawet na Rzeszów. Rzeszów to było jeszcze 30 lat temu miasteczko bardzo prowincjonalne. Świętej pamięci prezydent Ferenc rozwinął to miasto naprawdę do takich rozmiarów naprawdę innowacyjnego miasta. I za każdym razem wszyscy tam stawiali mu różnych kontrkandydatów, miał różne problemy i zawsze wygrywał w pierwszej turze. Dobrze, musimy dać... I wiecie państwo, jeszcze tak kończę. No, i dzisiaj, że tak powiem, gdzie to miasto by było,
Gdyby tam wprowadzono kadencyjność. Gdyby nie lider. Pan prezydent Chętnicki. Ja też znów muszę zapytać, co to znaczy, że cała władza wykonawcza ma kadencyjność, bo ja nie słyszałem, żeby marszałek województwa, starosta miał jakąkolwiek kadencyjność. Nie słyszałem o kadencyjności premiera. Więc jeżeli mówimy o kadencyjności, to trzeba by się zastanowić, dlaczego ktoś wymyślił. I ja wiem, dlaczego wymyślono właśnie kadencyjność dla samorządowców, prezydentów, burmistrzów, wójtów. Dlatego, że ci, którzy chcieliby te funkcje pełnić, nie są w stanie tego w sposób demokratyczny poprzez wybory uczciwe osiągnąć. Bo ja cenię Lecha Wałęsę za to, co zrobił te kilkadziesiąt lat temu, ale nie rozumiem niektórych wypowiedzi z ostatnich lat. Bo wprowadzenie kadencyjności to jest w samorządzie, to jest złamanie demokracji, zasad demokracji, ponieważ osoba sprawująca jakąś funkcję nie może być po raz kolejny wybierana. Z zupełnie innych powodów jest kadencyjność prezydentów w państwach. To w ogóle wynika z czego innego. Wynika z tego, panie redaktorze, i pan na pewno wie i państwo też, że on nie ma organu uchwałodawczego, on nie ma nikogo, kto go kontroluje. Przecież prezydenta nikt nie kontroluje w Polsce. Więc trudno, żeby nie było kadencyjności, tam musi być. A wszystkie inne organy mają organy kontrolne, uchwałodawcze, które kontrolują pracę i dlatego wprowadzenie kadencyjności tutaj jest po prostu łamaniem demokracji i robią to i mówią o tym ludzie, którzy chcą łamać demokrację, bo poprzez czystą, uczciwą demokrację nie są w stanie sprawować funkcji, o których marzą. Dobrze, pani burmistrz Domaracka może z tamtej strony. Jak jest pani zdanie? No z jednej strony zgadzam się z moimi przedmówcami. Ja osobiście uważam, że taki zdrowy czas na to, żeby świeżo patrzeć na tę politykę swoją lokalną, żeby zrobić fajne rzeczy, żeby mieć ciągle ten power i tę iskrę, to jest taka kwestia moja, osobnicza. Może za szybko się nudzę. Nie, żartuję oczywiście. 10-15 lat. Potem trzeba sobie zrobić przerwę, znaleźć jakieś inne wyzwania, aczkolwiek ono może być cały czas w obszarze samorządu. Ale zgadzam się z panem prezydentem, że to powinna być decyzja samego samorządowca. Prawda? Ja już dziękuję, nie wiem, chcę się zająć czym innym, albo widzę się w innych obszarach, albo idę dalej, nie wiem, prawda? To ludzie zdecydują. Czy jeśli będę startował, czy postawią mi ten szlaban. No bo tak jak pan prezydent powiedział, nikt nie zrobił ograniczenia dla marszałków. Mamy marszałków w Polsce, którzy stoją czwartą kadencję. Prawda? Wielokadencyjną. To ludzie weryfikują. Oczywiście tam jest trochę inny wybór, no bo mamy te rady, budujemy sojusze, więc to nie jest wybór bezpośredni i tu łatwiej osiągnąć ten cel. No tak, tylko na poziomie regionów mamy głosowanie głównie partyjne. No właśnie o tym mówię, że tu jest trochę inny mechanizm. Natomiast ta decyzja powinna być zostawiona osobom, które chcą być. Iść dalej, widzą się w tym, widzą ten potencjał, widzą tę moc, albo czują, że to już jest ten moment, w którym trzeba przygotować to miejsce dla kolejnej osoby, która będzie może miała większą siłę i więcej zapału, żeby pchnąć ten samorząd dalej. Dobrze. Pan prezydent jest jakby dowodem na to, że można to robić wiele lat. Pan prezydent, jestem oczywiście przeciwnikiem kadencyjności, dwukadencyjności, ale teraz walczę już nie dla siebie, bo nawet jak zostanie zniesiona, to już ja nie będę startował. No ale właśnie to jest taka nierówność w oczach prawa. Tak naprawdę to jest takie troszkę obejście konstytucji, bo normalnie to jest, no każdy ma to bierne prawo wyborcze, a w tym wypadku jest to ograniczenie. Oczywiście można powiedzieć tak, no dobrze, nie startujesz w Białymstoku, startuj sobie tam w Supraślu czy gdzieś tam, to w ten sposób można powiedzieć, ale to jest to ograniczenie i u nas w okolicach wójt był 33 lata, nie był naczelnikiem, był 33 lata i nie został wybrany. Kolejny też podobnie, a przegrał z osobą, z kandydatem, który urodził się już jak on był wójtem, czyli z 31-letnim, prawda? Wychował sobie. No właśnie o to chodzi. Więc przegrał, no był bardzo rozczarowany i rozgoryczony, pewnie do dzisiaj jest rozgoryczony. Dwie kadencje temu w Braniewie samorządowiec zastrzelił się, jak przegrał wybory, bo nie widział, tak, popełnił samobójstwo poprzez
poprzez strzał w głowę, bo nie widział możliwości. I tu też jest taki jeden element, proszę Państwa. Tak naprawdę, jak przegrywasz wybory, to tak jak mówię, to telefon milczy. To nikt cię nie chce. Ja już jestem w wieku emerytalnym. Mnie to już, powiedzmy sobie, niewiele tam można zrobić. Poza tym jeszcze pracuję na uczelni dodatkowo. Mam zabezpieczony ten socjal. Ja jestem taki spokojny socjalnie. Ale jeżeli ktoś ma, powiedzmy sobie, 55 lat i nie dają mu startować w wyborach i on nagle idzie na zieloną trawę, naprawdę mało kto zatrudni taką osobę. On nie znajdzie miejsca na rynku pracy. A nasze prawodawstwo nie chroni w ogóle takich osób. W ogóle nie ma żadnej ochrony, a wręcz przeciwnie. Wszyscy się będą się cieszyć, że akurat rządził, a teraz... Jeszcze pani burmistrz jest. Ja powiem tak, proszę państwa. Tak, prawo zakazuje, tak jeszcze. Piastowanie funkcji wójta, burmistrza, prezydenta to nie jest zawód. I każdy, kto idzie do wyborów z misją, swoim pomysłem na swoją miejscowość, musi się liczyć z tym, że będzie zweryfikowany. I nie powinniśmy patrzeć właśnie na pryzmat samorządu w ten sposób, również z naszej perspektywy przede wszystkim, że to jest jakaś forma zawodu. To jest jeden z elementów, na który powinni patrzeć mieszkańcy, oddając głos na danego kandydata. Czy to już jest samorządowiec, który jest lata, z całym szacunkiem, panie prezydencie, proszę mnie źle nie odebrać w tym momencie. Czy to jest wójt, który jest już kilkadziesiąt lat i tylko to potrafi robić, bo nigdzie indziej się nie odnajdzie? Czy to jest ktoś, kto ma pomysł na dany moment na swoją miejscowość, ale to nie jest jego być albo nie być? To też jest istotne. Rozpoczęłam drugą kadencję. Wcześniej jeszcze byłam zastępcą. Jeżeli nawet przepisy się nie zmienią, nie planuję dalej startować. Taki jest mój plan. Jak się okaże, nigdy nie mów nigdy. Okej, znam to, wszyscy mi tak mówią to teraz. Aczkolwiek chcę powiedzieć, że jestem absolutnym przeciwnikiem dwukadencyjności. To nie ma nic wspólnego z demokracją. Wybierają nas ludzie, więc niech decydują o tym i ocenią, czy to, co zrobiliśmy inwestycyjnie, społecznie, jakkolwiek, to było to, co jest dla nich satysfakcjonujące. Problem jest, i tutaj się społeczeństwo powinno obudzić, właśnie ta frekwencja dzisiaj wspomniana. Niech nie ma nikt pretensji później ten, niech nie ma pretensji ten, który w wyborach nie brał udziału. I później mówi, że dany wójt, burmistrz, prezydent jest ileś tam lat. Czas na niego w taki czy inny sposób. Bo takie też są głosy, prawda? Wystarczy zadać takiemu mieszkańcowi pytanie, czy byłeś na wyborach. A jeśli ma być dwukadencyjność, to absolutnie powinna dotyczyć wszystkich. Bo jest, tylko wtedy będziemy mówić o formie demokratycznej, jak będzie to dotyczyło i radnych, i z wyborów niebezpośrednich, czyli wójtów, starostów, również parlamentarnych. Muszę oddać sprawiedliwość, Lech Wałęsa powiedział, kadencyjność powinna być wszędzie. Mamy chwilę na pytania z sali. Jerzy Stępień, działem... Tak. Pierwszy. I ja też chciałabym powiedzieć od siebie, że bardzo zachęcam do zadania pytań osoby, które jeszcze nie zabierały głosu i nie miały dostępu do mikrofonu. I te osoby dostaną mikrofon w pierwszej kolejności. Dziękuję bardzo. Wszyscy Państwo są doświadczonymi wójtami, prezydentami, ale wszyscy, przynajmniej w tej grupie, wszyscy znaleźli się w świecie samorządu po 2001 roku, prawda? I w związku z tym chciałbym zadać pytanie, bo nie znacie tego systemu, który był wcześniej, prawda? Przynajmniej z autopsji. I teraz chciałbym zadać takie pytanie. No, zmieniła się pozycja tego pierwszego obywatela, tak, wybranego w wyborach powszechnych, kiedyś on takiej silnej legitymacji nie miał. Ale w takim razie, a nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o Radę. Co Państwo by postulowali w odniesieniu do Rad? No bo one są, prawda? Jeśli Rada, że tak powiem, jeśli burmistrz ma większość w Radzie, to nie ma większego problemu, prawda, z uzyskaniem chociażby absolutorium i tak dalej. Ale jak tej większości nie ma, to pewna część tej energii społecznej idzie po prostu jak para w gwizdek.
I w związku z tym mam takie pytanie. Co państwo z perspektywy tych swoich doświadczeń zmieniliby w odniesieniu do rad? Krótko, ja bym zniósł absolutorium, dlatego że jest to stricte polityczny element i jeżeli ma się większość, to na pewno będzie się miało absolutorium, jeśli nie ma większości, to na pewno się tego absolutorium nie będzie miało. Więc to jest taki tylko bicz, którym się biczuje. No i jeszcze tutaj pan sędzia się ze mną nie zgodzi, ale ja bym taki jeden nie za dobry postulat dla radnych. Kochani, radni nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, jak głosują, żadnej. No na przykład powiem, radny wstaje i mówi tak, zwiększamy tam liczbę miejsc parkingowych gdzieś tam wskaźnik na dużej przestrzeni, a wcześniej ten przedsiębiorca uzyskał warunki zabudowy na inny wskaźnik, bo warunki zabudowy nie podlegają radzie, tylko podlegają i skarży miasto. Miasto w naszym wypadku zapłaciło 8 milionów odszkodowania temu gościowi za to, że przegłosowano coś takiego. Radni nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Ja, drugi przykład mój, obniżyli mi pensję. Jak PiS był, o 1/3 obcięli, jak PiS rządził. I ja wygrałem ostatecznie w Sądzie Najwyższym. Ci, którzy to zrobili, miasto zapłaciło odsetki, koszty sądowe i tak dalej. Oni nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, ani osobistej, ani tego. I to jest taki trochę problem, że ta jest tak, sporo władzy, a żadnej odpowiedzialności. W przypadku wójtów i burmistrzów ta odpowiedzialność jest 100%. To jest nierównowaga. Dobrze. Ale przepraszam, Jerzy, muszę... No. No, porządku, ponieważ nie będzie argumentu. Możliwe, tak. A teraz chciałbym zapytać pozostałych. Chyba tak, państwo chyba by... tak. To rząd powinien ustalać pensję. Czy będzie można? Szanowni Państwo, ja myślę, że te słowo tutaj padło. Przede wszystkim radni nie powinni składać oświadczenia majątkowego ogólnego dla wglądu mieszkańców. Niech składają te oświadczenia dla służb kontrolujących. Dlaczego? Wszystkich sensownych ludzi z rad wywiało. Jeżeli dzisiaj jakiś lekarz, który ma dobre pomysły na zdrowie, musi składać oświadczenie majątkowe, to on dziękuję, on za 1000 czy 1500 zł diety, on nie będzie w to się angażował. Kolejny temat, to jest taki bardzo krótko jeszcze. Szanowni Państwo, radni czasem opiniują pewne rzeczy, o którym nie mają zielonego pojęcia. Mówię na przykład o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Radni nie są urbanistami. No ale to jedno, panie burmistrzu, muszę przerwać, bo tak. Mamy bardzo mało czasu. Okay. Jedno jest powiązane z drugim. Pan powiedział, że ludzi sensownych wywiało, dlatego pewnie nie mają pojęcia. Pan prezydent Chędziński? Nie, dlatego nie mają pojęcia. Ważną sprawą jest to, żeby tak uelastycznić różnego rodzaju przepisy, żeby radni chcieli kandydować do rady. Bo dzisiaj prawnik, nauczyciel, lekarz nie chce kandydować, chce, żeby ktoś wiedział o tym, co ma w domu. Bo to nikogo nie powinno obchodzić, powinno być to tajne, jeżeli coś przeskrobię, sprawdzamy ale tutaj nawet rozmawialiśmy, ja się z tym zgadzam, że należałoby się może zastanowić nad zawodowym radnym. Bo to, co powiedział, i teraz jak gdyby pan burmistrz mi to jak gdyby też uświadomił, bo rzeczywiście radni nie wiedzą dlatego, że nie chcą wiedzieć, bo to są dzisiaj tak skomplikowane rzeczy, że dzisiaj często pracownik merytoryczny musi prosić prawnika o to, żeby mu sprawdził jakiś przepis, czy on jest zgodny z prawem. Więc może trzeba by zastanowić się nad tym, żeby może mniejsza liczba radnych, ale byli to jednak osoby pełniące zawodowo swoje funkcje, umowę o pracę i odpowiadające wtedy, tak jak powiedział też pan prezydent Truskolaski, za to, co robią. Bo ja też mam taki przypadek planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie radni głosowali przeciw, mimo że głosiły miastu milionowe kary, ale opozycyjni, cóż im to zależy, głosowali przeciw. Przeszło oczywiście tak, jak powinno być i nie było tych kar, ale oni potem szli do mieszkańców, mówili, że miasto i prezydent jest przeciwko miastu, mimo że obroniliśmy kilka milionów kar, które groziły samorządowi. Także myślę, że tutaj bym szukał, ale to trzeba by. Proszę, panie prezydencie, ale tylko jedną rzecz powiem. Ja tylko dwa słowa ad vocem. I z tego, co wiem,
być może, znaczy to nie jest mój autorski pomysł, absolutnie, tylko w Szwecji częściowo taki model funkcjonuje, gdzie rada wybrana jest tym głosem i pośrednikiem między mieszkańcami a samorządem, ale jednak ma te kompetencje... Proszę? I, no to już powiem, ma kompetencje doradcze, opiniujące, tak jak na przykład Komisja Regionów w Unii Europejskiej. Do Komisji Regionów wchodzą przedstawiciele samorządów, tak? Pani Burmistrz, żeby tamtej, ale nie a, mamy sekundę, czasu na wykład. To już, a są radni zawodowi, którzy aplikują, na przykład radny, który będzie zajmował się modułem oświaty. On musi wykazać kompetencje, przechodzi sito jakby no, przyjęcia na to stanowisko, ma umowę, odpowiedzialność cywilnoprawną i my mamy pełne przekonanie, że to jest kompetentny człowiek, ale nie eliminujemy, bo to jest kluczowe, tego ogniwa społecznego. Dobrze. Czyli mamy feedback od ludzi, co, jak, dlaczego mieszkańcy mają reprezentację, ale jednocześnie tylko tak jak... Czyli musimy zbudować kompetencje radnych. Mamy jeszcze trzy osoby, które chcą zadać pytanie. Bardzo proszę o dyscyplinę również w odpowiedziach. Dobre. Magni Szymaniak-Arnesen. Ja zajmuję się naukowo badaniem innowacji demokratycznych, które były takim przewodnim tematem tego kongresu w pewien sposób. Mieliśmy program przez cały wczorajszy dzień i dużą część dzisiejszego dnia. I chciałam Państwa spytać, trochę mnie rozprasza, że słyszę swój głos. Dobrze. Chciałam Państwa spytać, czy znają Państwo jakieś formy innego włączania obywateli do wspólnego podejmowania decyzji o lokalnych sprawach? I co Państwo na ten temat sądzą? Ja się zajmuję na przykład panelami obywatelskimi i takimi podobnymi formami deliberatywnymi. Czy znają Państwo inne formy niż na przykład zorganizowanie otwartego spotkania, na które obywatele mogą przyjść i posłuchać prezydenta? Dziękuję. Ja bardzo dziękuję za to pytanie, ale obawiam się, że jak zaczniemy w tę stronę iść, to kolejny panel musielibyśmy... Zbierzemy wszystkie trzy tak, pytania, więc tylko dobrze? Tak. Dzień dobry, Michał Gruchała z organizacji Łodzi-Drogowej z Chojnic. Mam do pani, panów włodarzy takie pytanie. Czy przed ostatnimi wyborami państwa gmina wydała gazetkę, biuletyn, jak my to nazywamy, biuletyn władzy, w którym poinformowaliście mieszkańców, co to było zrobione, a jeżeli to zrobiliście, czy poinformowaliście o pomysłach opozycji, ewentualnie jakiejś organizacji pozarządowej? Ja dam przykład, bo w mojej gminie burmistrz na drugiej stronie tego biuletynu umieścił swój materiał wyborczy. Jeszcze jedno pytanie. Dzień dobry. Zabieram głos jako radna debiutantka. I pozwolę na początek, to jeszcze nie jest pytanie, zauważyć, że rady miejskie pozostałe również i kwestia kompetencji rad to jest coś, co wymaga przemodelowania na pewno. To jest ta kwestia. Druga kwestia, tutaj Państwo często używają wyrażenia ludzie wybierają, tylko zauważmy, że to wybieranie, ten start nie jest równy. I samorządowiec pierwszej i drugiej kadencji ma zupełnie inne zasoby niż debiutant. Nawet społecznik rozpoznawalny. To jest druga kwestia. Trzecia kwestia, tutaj pani burmistrz poruszyła kwestię 15, 10, iluś lat nieobecności wójta, burmistrza, prezydenta na rynku zawodowym. Jest to luka, bo w zasadzie jeżeli pełni się tę funkcję, trudno równolegle, może poza pracą wykładowcy akademickiego, prowadzić inne życie zawodowe i rozwijać się. Więc te ileś lat to jest luka, to jest wypadnięcie z rynku i to jest nie odbudowania po tylu latach nieobecności i niemożliwości rozwijania się. Tyle z mojej strony. Mamy bardzo mało czasu, więc bym prosił o po prostu jedno, dwa zdania podsumowania od każdego z Państwa. To ja jeśli mogę króciutko jeszcze odpowiem, bo nie miałam szansy. I uważam, że mamy jako samorząd również tak zbiurokratyzowane państwo, mamy różnego rodzaju instytucje, agendy, które dbają o merytorykę i zapewniają radnym konkretny przekaz informacyjny. Osobiście uważam, że stworzenie takiej instytucji potencjalnej jak
radny zawodowy nie byłoby dobre. Dzisiaj nawet radni podbierający dietę mają problem z tym, że jest to w jakiś sposób negowane przez społeczeństwo. Natomiast obawa jest jeszcze taka, że kwestia wprowadzenia odpowiedzialności, za którą osobiście optuję, bo faktycznie tak jest, że podnoszona ręka często jest ręką nawet politycznie na samym dole podnoszoną. Odpowiedzialność jest bardzo, bardzo potrzebna. Natomiast to jest też pytanie, czy wprowadzenie tego rodzaju zapisów nie wykluczy nam jeszcze większej ilości osób chętnych potencjalnie do sprawowania tych funkcji. Jeśli chodzi o kwestię gazetki, w moim samorządzie taką gazetkę wydawałam i wydaję. Odpowiadając na pana pytanie, to co w niej się mieści i jakiego rodzaju instytucje są zapraszane, to już mówię, jest to gazeta, w której mogą swoje informacje zamieścić, jeśli chcą i wiedzą o tym. Instytucje kultury, stowarzyszenia, nawet sami mieszkańcy, bo zdarzało nam się również tak, że jeżeli ktoś chciał swój wiersz, cokolwiek zamieścić takiego, to też tak się działo, ale mam świadomość tego, w jaki sposób takie gazetki są postrzegane jako tuba propagandowa. Mieszkańcy szukają siebie w tych gazetkach również. One są bezpłatne i tych informacji o jakichś konkursach, wydarzeniach, w których brali udział, więc kwestia jest tego rodzaju, żeby ten włodarz po prostu nie przesadził i nie wypadał z lodówki z tej gazety. Już akurat kuriozalną sytuacją jest kwestia zamieszczenia tam materiału wyborczego. No dobrze, to już jest totalna przesada. Dziękuję bardzo. Ale są to dobre rzeczy, bo to jest również przekaz informacyjny. Pani zapytała o narzędzia, to ja powiem na żywym materiale. Ja właśnie, moi pracownicy liczą ankietę, mówię, mała gmina, mała skala. 700 osób zagłosowało w konsultacjach, takich quasi konsultacjach, czy chcą dużego marketu w miejscowości nadmorskiej, czy nie. Większość jest na tak, więc ja już mam otwarte bramy, mam zmianę w studium, mogę z czystym sumieniem zacząć planowanie tej dużej powierzchni, bo wiem, że to jest wola tych ludzi, którzy przez wiele lat chcieli, a ja nie chciałam jednoosobowo podejmować takiej decyzji. W tym wypadku to jest to narzędzie. Jeśli chodzi o pana z Watchdoga, ja akurat przez wiele lat byłam wydawcą gazety prywatnej i wiem, jaki jest mechanizm i jak łatwo można zawładnąć tym rynkiem. Osobiście jestem przeciwna, aby samorząd wypuszczał taką gazetę samodzielnie. Wolałabym, żeby korzystał jednak, jeśli ma taki lokalny biznes, który prowadzi tego rodzaju działalność, korzystał z, nie, ale też nie w takim zakresie, że nagle jest jakaś umowa na wyłączność i wtedy mamy tam monolit i to jest jakieś takie forum bałwochwalcze. Dziękuję. Pan prezydent Hędzik. Szybko. Myślę, że my dzisiaj mamy dziesiątki różnych możliwości bezpośredniego dotarcia mieszkaniec, samorząd i to mówiłem, poprzez każdego, w każdej chwili można się z nami skontaktować, a tam jeden z przykładów, który robiliśmy, gdy realizowaliśmy jedną z dużych inwestycji, która była kosztochłonna i tak jak powiedziałem, bardzo duża, po prostu zrobiliśmy quasi referendum, zachęcam wszystkich do zrobienia czegoś takiego, wysłaliśmy do wszystkich mieszkańców Sosnowca ankietę z opisem inwestycji, z możliwością zabrania głosu, czy jestem za, przeciw, czy przeciw, i można ją było oddać w każdej szkole, przedszkolu, żłobku, zanieść do urzędu, do biblioteki i zabrać po prostu głos w danej inwestycji. Taki sposób mieliśmy. Spotykamy się, ja się spotykam z mieszkańcami poprzez online i każdy może zadać pytanie i staramy się na każde odpowiedzieć. Także też takie spotkania są, bo to co mówiliśmy, no chcemy być dostępni. Także tych form kontaktu jest naprawdę bardzo dużo. Co do radnych, pani mówiła, ja nie wiem, jak państwo macie pomysły, dawajcie, bo ja tu cały czas coś słyszę, brawo, zmieńmy demokrację, tylko tak jak powiedziałem, no my dużo krzyczymy, a mało robimy. Jeżeli ktoś ma pomysły, niech je skieruje do odpowiednich organów i będziemy się nad tym zastanawiać. Ja mogę tylko powiedzieć, że ja bym chciał, żeby radni zamiast zajmować się rzeczami, na przykład rodziną jakiegoś lekarza, czy co pisze na Facebooku, zajmowali się rzeczami ważnymi dla miasta. I tu trzeba by się też zastanowić, czy nie powinni odpowiadać karnie za takie rzeczy, bo tak jak mówiłem, akurat taki przykład mamy, jest gościu, który akurat jest nielubiany przez jedną z radnych opozycyjnych i cały czas tylko o nim musimy słuchać. A kończąc jeszcze ten wątek, radni nie potrafią dzisiaj do końca korzystać ze wszystkich instrumentów, bo na przykład kontrola spółek dzisiaj jest możliwa, komunalnych, radny może wejść do spółki, przeprowadzić kontrolę, ale nie chcą tego robić, bo może nie potrafią, nie znając zasad i chcą przez komisję rewizyjną, wiedzą, że to jest niemożliwe, bo to jest niezgodne z prawem. Także też taka rzecz. Co do gazetek, ja jestem zwolennikiem tworzenia gazetek, akurat tu się w tym momencie różnimy, bo trzeba informować mieszkańców poprzez bezpłatny kontakt z tym, co się dzieje. Wydaje u nas je akurat spółka,
i powiem panu szczerze, że no, aż mi głupio powiedzieć, ale nie wiem, co było w okresie wyborczym, bo się nie bardzo interesowałem i nie interesuję tą gazetką. Jedyne, co zawsze mówię, to to, żeby mnie tam nie było cały czas. Bo gdzieś tam może takie gdzieś zapędy niektórych osób są. Nieraz ją przeglądam i tak się też dzieje. Jest po prostu informatorem o bieżącej działalności i na pewno mówiliśmy, co było, ale nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek zamieścił tam materiał wyborczy, a już tym bardziej prezydent, burmistrz, wójt u mnie w przypadku, żebym ja tam miał materiał wyborczy, bo po prostu nikt w tej gazecie już nie pracował i może nawet tej gazety nie było. Dobrze, dziękuję. Pan burmistrz jeszcze? Bardzo krótko, prosił. Bardzo krótko. Jeżeli chodzi o pani pytanie, to ja oczywiście analizuję swoją gminę. Robimy badania co roku w tej gminie związane z potrzebami mieszkańcami, z potrzebami mieszkańców. Natomiast my nie informujemy, że to gmina robi te badania, tylko puszczamy ankieterów. I od mieszkańców dostajemy informacje, które inwestycje powinny być w pierwszej kolejności realizowane, bo sukces to zrobienie takich inwestycji, które są oczekiwane przez mieszkańców, nie przez burmistrza czy przez radnych, więc tak ściągamy tą informację. Tam oczywiście pytamy też o inne rzeczy, tak, o poziom zadowolenia z życia i jeszcze wiele innych pytań. Co do kwestii gazetki, ja też jestem zwolennikiem gazetki, żeby ona jednak była taką swoistą oceną tego, co ten włodarz robił, natomiast na pewno jeżeli chodzi o kwestię związaną z materiałami wyborczymi, to szanowni państwo, na czas wyborów materiały wyborcze burmistrz absolutnie nie. No to jest fatalna informacja. Dziękuję bardzo. Pan prezydent, jeszcze ostatnie słowo. Wydajemy gazetę raz na miesiąc. Jest to czysto informacyjna sprawa o wszystkim, co się wydarzyło w mieście. Oczywiście informujemy również o pracy Rady Miasta. Jeżeli chodzi o te innowacje, to specjalnie tych innowacji nie ma, bo tak naprawdę no to są spotkania, to jest budżet obywatelski i to są, może być referendum i ankiety. Takie ankiety też robimy, albo sami robimy na stronie internetowej, albo też raz w roku jest robione takie badanie na zlecenie, jest wiele pytań zadawanych i bada to wyspecjalizowana firma. Dziękuję. Bardzo dziękuję państwu, dziękuję liderom za udział w spotkaniu. Mam nadzieję, że ono było dla państwa interesujących. Ja chciałbym bardzo wam wszystkim podziękować, ponieważ jest to nasz ostatni panel. Bardzo wam dziękuję za udział w kongresie. Mam nadzieję, że wyjeżdżacie wszyscy z kongresu zainspirowani do dalszej działalności. Dziękuję bardzo. Przyłączam się do tych podziękowań i właściwie można byłoby kongres uznać oficjalnie za zamknięty, skoro pan prezes zamknął, ale ja tak łatwo zamknąć się nie dam, ponieważ mam jeszcze do odczytania ważne podziękowania. Naprawdę wszystko świetnie działało przez te wszystkie dni. Podziękujmy obsłudze technicznej, która wszystko było słychać. Podziękujmy obsłudze gastronomicznej. Podziękujmy wszystkim osobom, które utrzymywały czystość w toaletach. No a na koniec podziękujmy mnie. To jeszcze, super. Jeśli ja mogę jedno zdanie. Ja chciałbym bardzo podziękować zespołowi FRDL, który przygotował kongres. Myślę, że naprawdę należą wam się wielkie brawa. Chciałbym tu wymienić szczególnie Katarzynę Spychalską, Agnieszkę Gajc, Małgosię Zielińską, która nad wszystkim czuwała, pracowników biura, pracowników ośrodków regionalnych, panie dyrektorki, panów dyrektorów ośrodków regionalnych fundacji. Naprawdę wielka sprawa, dzięki wielkie.